Hej Dino, cześć Dina, jak się macie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Wiecie co robić, naciśnijmy przycisk i zobaczmy czego się dzisiaj nauczymy! Zobaczcie, to numery! Zobaczymy co będzie następne! To piernik. Ciekawe, gdzie będziemy uczyć się liczyć. Chyba wiecie, co to oznacza? Będziemy uczyć się liczyć na piernikach w parku. Najpierw przygotujmy nasze pierniczki. Zobaczcie, jeden piernik ma dwa guziki, a drugi tylko jeden. A teraz dopasujemy ilość guzików do cyfr na tej tablicy. Czy jesteście gotowi, moje dinozaury? Okej, w takim razie zaczynamy. Dobrze, Dino, twój piernik ma jeden guzik, w takim razie umieść go pod cyfrą 1. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma tylko jeden guzik. Teraz twoja kolej, Dino. Zgadza się, Dina. Twój piernik ma dwa guziki. Dobrze, moje dinozaury. Spróbujemy jeszcze raz? Dobrze, Dino. Ty weźmiesz piernika z trzema guzikami, a ty, Dina, weźmiesz tego, który ma cztery guziki. Chcesz spróbować swojego piernika, Dino? Dobrze, Dino. Tylko najpierw skończmy liczyć, dobrze? Dobrze, moje dinozaury. Zacznijmy liczyć. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma trzy guziki. A twój piernik, Dina, ma cztery guziki. Doskonale. Wspaniale, Dino i Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj czterech numerów. A czy pamiętacie, jakie to numery? Zgadza się. Te numery to 1, 2, 3 i 4. Czy chcielibyście teraz zjeść wasze pierniczki? Oczywiście, że tak. Zatem smacznego, moje dinozaury. Cześć, Dino. Czy chciałbyś zakręcić maszyną i zobaczyć, czego się dzisiaj nauczymy? Zatem zróbmy to. Aha, będziemy uczyć się dzisiaj o kolorach i liczbach. W dodatku będziemy szukać wielkanocnych jaj. Tylko ciekawe, gdzie? Na naszym placu zabaw. Doskonale! Ruszajmy w drogę! Cześć, Dino! Cześć, Dina! Zaczynajmy nasze poszukiwania jajek! Ciekawe, gdzie pierwsze się kryje! Rozdzielmy się, dzięki czemu znajdziemy je szybciej! Znalazłeś je, Dino. Pierwsze jajeczko jest czerwone. Ty też znalazłaś jedno, Dino. I te jest koloru zielonego. Wow!
Wow, jesteście w tym naprawdę dobrzy. Kolejne jajko jest koloru żółtego. Ciekawe, czy kolejne jajeczko jest na tej karuzeli, Dina? Tak jest! Jajko numer 4 jest niebieskie. Zostało tylko jeszcze jedno i musi być gdzieś tutaj. O, tu jest! Jajko numer 5 jest koloru białego. Teraz możemy je wszystkie powtórzyć. Jajko numer 1 jest czerwone. Jajko numer 2 jest zielone. Jajko numer 3 jest żółte. 4 niebieskie, a 5 białe. Doskonale, moje dinozaury. Znowu wam się udało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Dino! Cześć, Dina! Cóż za wspaniały śnieżny dzień! Czy chcielibyście się dzisiaj nauczyć czegoś nowego? Może czegoś związanego ze świętami Bożego Narodzenia? Doskonale! Wiecie, co robić? Naciśnij przycisk Dino i zobaczymy, czego nauczymy się dzisiaj! Cyferki! To oznacza, że będziemy się uczyć liczyć! Ciekawe, co będzie dalej. Zobaczcie, to lokomotywa. To znaczy, że będziemy jeździć. Choinka? To może oznaczać tylko jedno. Szukanie świątecznych przedmiotów. Chodźmy znaleźć nasz pociąg. Czy to nie brzmi jak super zabawa? Doskonale. Czy już słyszycie nadjeżdżający pociąg? On tam jedzie. Wskakujcie, dinozaury. I zaczynamy liczyć. Dina, czy coś już widzisz? Tak jest. To świąteczny pudding. Doskonale, Dina. Znalazłaś pierwszy świąteczny przedmiot. A ty co widzisz, Dino? Wow, Dino! Znalazłeś świąteczny prezent! To nasz już drugi świąteczny przedmiot. A tu mamy kolejny Dina! To choinka! Nasz trzeci przedmiot świąt. Poszukamy jeszcze jakichś, moje dinozaury? Co to takiego, Dino? Widzisz coś, ale nie wiesz, co to jest? Podjedźmy trochę bliżej i zobaczmy, czy możemy go rozpoznać. Dobra robota, dinozaury. Udało się! To świąteczny indyk! Nasz czwarty świąteczny przedmiot! Ale on smacznie pachnie! Pychota! Skosztujecie kawałek? Śmiało, Dino i Dina! Zasłużyliście na nagrodę! Ale dzisiaj mieliśmy super dzień zabawy i nauki! Policzyliśmy tyle wesołych świąt! Hej, Dino! Cześć, Dina! Cieszycie się słonecznym dzionkiem? A czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Okej, moje dinozaury! Dino, naciśnij przycisk i zobaczymy, co nasza maszyna pokaże nam dzisiaj! Ciekawe, co pokaże nam nasza maszyna? Wow, jak ekscytująco! Kolory! Zobaczmy, co dalej. Będziemy malować?
tylko ciekawe gdzie. Dina, czy to nie wygląda jak zdjęcie twojego domu? Myślę, że będziemy dzisiaj uczyć się kolorów, malując twój domek, Dina. To wspaniałe. Okej, dinozaury, weźmy nasze pędzelki farby i zaczynajmy. Wow, ale mamy tutaj dużo rzeczy do malowania. Mamy farbę, pędzelki, a nawet wałki. Idziemy do domku Dina? Doskonale. Ruszajmy. Wow, Dina, twojemu domkowi przydałoby się trochę malowania. Wybierzesz kolor? Dino, czy wiesz, jaki to kolor? Tak jest. To jest pomarańczowy i pomalujemy nim ściany. Dino, czy chciałbyś wybrać kolejny kolor? Dina, czy wiesz, jaki kolor wybrał Dino? Tak jest, Dina. Dino wybrał niebieski kolor, żeby pomalować dach. Wow, czy ten dach nie wygląda wspaniale? Twój dom wygląda coraz lepiej, Dina. A co z przednimi drzwiami? Chciałbyś pomalować je na różowo? Okej, zróbmy to. Zobacz na to. Mamy różowe drzwi, Dina. Okej, Dino, twoja kolej. Jaki kolor użyjesz? Chciałbyś użyć taki sam kolor, jakiego ty jesteś, Dino? A czy wiecie, jaki to kolor? Tak jest! Dino pomalował te koszyki na żółto. Tak jest, Dina, twój domek jest już skończony. Niebieski dach, różowe drzwi, pomarańczowe ściany i żółte koszyki na kwiatki. Świetna robota, dinozaury! Cóż za wspaniały dzień! Dziękujemy wam za pomoc w nauce kolorów i restauracji domku! Cześć, Dino! Cześć, Dino! Czy chcielibyście dzisiaj pograć w klasy i pouczyć się o numerach? Doskonale, więc zaczynamy! Jeden, dwa, zobacz, tam jest przeszkoda. Musicie przeskoczyć przez nią. Trzy. Doskonale, moi przyjaciele. Teraz musicie wybrać odpowiedni kwadrat. Numer 4. Czy znak X? Wybierzmy numer 4. 4 i 5. A gdzie jest numer 6? Zobaczcie, tutaj jest! Myślisz, że przeskoczysz numer 6? 6 i 7! Doskonale, moi przyjaciele! Kontynuujmy! Po raz kolejny musicie dokonać wyboru. Znak X? Czy numer 8?
Dobrze, wybierzmy numer 8. 8 i 9. To ostatni krok, moi przyjaciele. Na pewno wam się uda. 10. Doskonale, Dino i Dina. Teraz wrócimy do linii startu, licząc numery od tyłu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastycznie! Pa, moi przyjaciele, i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Dino! Cóż za wspaniały letni dzień! Tak się cieszę, że cię widzę! Czy widziałeś te wszystkie lilie wodne? Zobacz, one są przepiękne! Mamy tu żółte, niebieskie, a nawet czerwone. Mam pomysł. Czy chciałbyś pobawić się w przeskakiwanie rzeki po liliach? Doskonale! Zatem zaczynajmy! Dobrze, zaczniemy od skakania po żółtych. Jesteś gotowy, Dino? Wow, fenomenalnie! Udało ci się! A teraz niebieskie lilie wodne. Zobacz, Dino! Możesz też skoczyć na ten pień drzewa, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Teraz, Dino, skacz! Doskonale! Jestem pod wrażeniem! I na sam koniec czerwone lilie. Tylko bądź ostrożny. Tam jest wielki głaz. Doskonale! Jesteś super klawy! Ale to była zabawa! Powtórzmy teraz kolory, których się nauczyliśmy. Lilie wodne są żółte, niebieskie i czerwone. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę, Dino. Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się dziś miewacie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Wiesz, co robić? Naciśnij przycisk i zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, to symbol kształtu. Zobaczmy, co będzie dalej. Będziemy jeździć na łyżwach. Ciekawe, gdzie? Chyba wiecie, co oznacza ten płatek śniegu. Będziemy jeździć na łyżwach, na lodowisku i będziemy uczyć się o kształtach. Wiesz, jak jeździ się na łyżwach, Dino? Nic się nie martw, Dino. Dina zaraz cię nauczy. Najpierw załóżmy nasze łyżwy. Zobacz, zielone łyżwy dla Dino i niebieskie łyżwy dla Diny. Wow, wyglądacie super! Jedźmy teraz na lodowisko i zobaczymy, o jakich kształtach się będziemy uczyć.
Ups! Ostrożnie, Dino! Lód jest bardzo śliski. Nic się nie martw, Dino. Dina zaraz nauczy cię, jak to się robi. Czy jesteście gotowi zrobić wasz pierwszy kształt, dinozaury? Okej, zaczynamy! Doskonale, Dino i Dina! Stworzyliście okrąg! Spróbujmy następny kształt! Okej! Okay. 1, 2, 3, start! To kwadrat! Dino? Dina? Myślicie, że zrobilibyście jeszcze jeden kształt? Okej, zaczynajcie! To trójkąt! Doskonale, Dino i Dina! Stworzyliście dzisiaj trzy kształty! Pamiętacie jakie? Tak jest, Dina! Ty stworzyłaś okrąg i kwadrat! A wtedy? Tak, Dino stworzył trójkąt! Doskonale, moi przyjaciele! Cześć, Dino! Cześć, Dina! Jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj zrobić ciasteczka i pouczyć się kolorów z nami? Doskonale! Zatem zaczynamy! Dino? Czy możesz zrobić fioletowe ciasteczko? A teraz do piecyka. Fioletowy. Teraz zrobimy żółte ciasteczko. Żółty. A, nie tak szybko, Dino. Najpierw musimy skończyć wszystkie ciasteczka, zanim zaczniemy je jeść. Zróbmy teraz niebieskie ciastko. O nie, to nie ten kolor, który chcieliśmy. Ale już dobrze, Dino. I naciśnijmy przycisk jeszcze raz. Niebieski, doskonale. A teraz zróbmy zielone ciasteczko. Wyśmienicie, Dino! Udało ci się zrobić zielone ciasteczko! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów! Czy chcielibyście je powtórzyć? Różowy, fioletowy, żółty, niebieski i zielony.
Doskonale! Teraz możemy zasiąść do naszej uczty i zjeść ciasteczka. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Wiesz, co robić, Dino? Naciśnij przycisk i zobaczymy, co pokaże nam nasza maszyna. Zobacz, to numery! Zobaczymy, co będzie następne. To skakanka! Ciekawe, gdzie będziemy skakać. Zobacz, Dina, to twoje ulubione. W parku będziemy się uczyć liczyć. Czy to brzmi jak dobra zabawa? Doskonale! Poczekajcie, tu dinozaury. Nie zapomnieliście czegoś? Potrzebujemy skakanki. To niebieska skakanka, dinozaury. Czy jesteście gotowi na wycieczkę do parku Dino i Dina? Wspaniale, zatem idźmy tam i zacznijmy uczyć się numeru. Hej, dinozaury. Okej, kto zacznie pierwszy? Dobry pomysł, Dino. Możemy zawiesić ją między tymi dwoma drzewami. Idealnie. Okej, Dino, zaczynasz? Dobra robota, Dino. Zobaczmy, ile razy uda ci się przeskoczyć. Gotowy? Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wow, Dino, to było fenomenalne. Brakuje ci tchu? To dobre ćwiczenie, czyż nie? Dina, czy chciałabyś spróbować? Gotowa? I start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Jesteś też zmęczona, Dina? Wow, Dina, musisz być bardzo zdrowa. Musisz nauczyć się Dina, jak być tak zdrowy. A może razem poskaczecie na skakance? Okej, zróbmy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Świetnie, Dino, udało ci się! Doskonale, moi przyjaciele! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu numerów! Czy je pamiętacie? Tak jest, Dino! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Świetna robota. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Jak się dziś macie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Dobrze. Wiesz, co robić, Dino? Naciśnij czerwony przycisk i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. Jaka piękna tęcza z chmurkami! Kolorem dzisiejszego dnia będzie... żółty! Mamy też mały bonus! Pociąg Marek! Doskonale! Zaczynajmy naszą przygodę!
Pociąg marek pomoże nam odnaleźć nasz dzisiejszy kolor, czyli żółty. Dino, Dina, czy jesteście gotowi? Okej, naciśnij zielony przycisk i ruszamy. Dobrze się trzymajcie. Wyruszamy na przygodę w poszukiwaniu przedmiotów koloru żółtego. Co to takiego, Dino? Tak jest, Dino. To żółty kwiatek. Czyż nie jest piękny? Weźmy go ze sobą. Jedźmy dalej, poszukajmy innych rzeczy koloru żółtego. Dina, czy widzisz, co tam zwisa z drzewa? Tak jest, Dina. To są żółte banany. Weźmiemy jednego ze sobą? Okej, Dina. Weźmy dwa. Jeden dla ciebie i jeden dla Dino. Jeden banan, dwa banany. Okej, dinozaury. Czy możemy znaleźć coś jeszcze, co jest koloru żółtego? Dobrze, ruszajmy. Dino, Dina, spójrzcie. To żółty ptaszek. Czyż nie jest on piękny, Dino? Zapytaj go, czy z nami nie pojedzie pociągiem. Znaleźliśmy jeden, dwa, trzy przedmioty koloru żółtego. Jaki kolor się dzisiaj nauczyliśmy, Dino i Dina? Tak jest. Nauczyliśmy się dzisiaj o kolorze żółtym. Znaleźliśmy żółty kwiatek, żółte banany oraz żółtego ptaszka. Doskonale, Dino i Dina. Co to takiego, Dina? Chciałabyś zjeść żółtego banana? Oczywiście, że możesz. Smacznego, Dino i Dina. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino. Czy chciałabyś dzisiaj się pouczyć i pograć w domino? Doskonale, więc zaczynajmy. Zobacz, Dino. Czerwone domino uformowało literę A. Świetnie. Zobaczmy, jakie inne literki możemy znaleźć. Zielone domino formują literę B. Doskonale. Kontynuujemy. Zobacz, Dino, tam jest niebieskie domino. Te domina wyglądają jak niebieska chmurka. Świetnie! Zobaczmy, jakie inne kształty możemy znaleźć. Zobacz, Dino, tam są żółte domina.
te domina formują żółte słoneczko. Idealnie, Dino. Odnaleźliśmy wszystkie domina. Powtórzmy je teraz. Czerwona literka A. Zielona literka B. Niebieska chmurka. I żółte słoneczko. Pa, Dino. Do zobaczenia następnym razem.